Żyjemy w świecie pełnym stereotypów, te stereotypy nas otaczają i czasem jesteśmy niewolnikami stereotypów. Chociażby ten budynek więzienny, który znajduje się za nami, jest też pewnym stereotypem. Od razu mamy skojarzenie, że w więzieniu znajdują się sami źli, zepsuci ludzie, a po drugiej stronie muru, po której właśnie się znajdujemy, jest cudownie, pięknie, kolorowo i mamy do czynienia z bardzo dobrymi ludźmi. Przed takim postrzeganiem, przed takimi stereotypami przestrzega nas Pan Jezus w tekście, który będziemy rozważać już w najbliższą niedzielę. Posłuchajmy tego tekstu. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku. A celnik stanął z daleka i nawet nie śmiał oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Typowa, stereotypowa sytuacja, pozory, faryzeusz, pobożny człowiek, pokazujący całym sobą, swoją postawą, swoim wyglądem, swoim ubiorem, swoją wiarę i zaangażowanie, oraz celnik, który był pogardzany w społeczeństwie, który dzisiaj, gdybyśmy go zestawiali, miał pozycję kogoś, kto był oszustem, kto był złodziejem, kto wymuszał pewne sprawy podczas swoich codziennych obowiązków. To tak jak trochę po jednej i po drugiej stronie więziennego muru. I drodzy, tych dwóch ludzi spotyka się razem w świątyni, żeby się modlić. Faryzeusz czuje się wyższy, gardzi celnikiem i celnik, który bije się w piersi, modląc się, prosząc o przebaczenie. To uderzanie się w piersi było symbolem głębokiej pokuty. Często jest tak, że czujemy się lepsi, czujemy się wyżej, czujemy się lepiej od innych, ale warto sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście nie jesteśmy uwiązani stereotypami, pozorami, czy też za dużo nie myślimy o sobie i wreszcie musimy pamiętać o jednym, że Bóg nie patrzy na to wszystko, ale patrzy na nasze serce, na szczerość naszej wiary, szczerość naszego życia, szczerość naszej pokuty. Drodzy, w najbliższą niedzielę chcemy wspólnie się zastanowić, czy rzeczywiście jesteśmy tymi, którzy są zniewoleni stereotypami, czy jesteśmy tymi, którzy się wywyższają, czy też jesteśmy tymi, którzy mają dobry ogląd sytuacji, dobry ogląd siebie i patrzą przede wszystkim na to, jakie mamy serce przed Bogiem. Zachęcam do głębokich przemyśleń i do wspólnego spotkania w niedzielę. Zostańcie z Bogiem.